Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, kwestia, można powiedzieć, serca dla zwierząt, litości wobec zwierząt i to, sądzę, każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć. Ale po drugie, to jest także sprawa ochrony ludzi, którzy cierpią z powodu odoru, obrzydliwego zapachu, którym się po prostu niszczy życie w ten sposób, że się tworzy tego rodzaju farmy i później skutki są no, wręcz straszne dla ludzi, którzy mieszkają w tej okolicy. No i wreszcie jeszcze jeden powód, mianowicie bardzo często mówi się o normach europejskich, o europeizacji Polski. To jest właśnie droga do takiej prawdziwej europeizacji. W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne. My nie możemy być krajem drugiej kategorii. My rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku. Hodowcy w tej chwili, można powiedzieć, znaleźli się w trudniejszej sytuacji, bo przedtem wszystko im było wolno i opowiadają różnego rodzaju bajki, bo to są bajki, żeby się obronić. No na pewno będziemy tutaj bardzo atakowani, ale ja wierzę, że nasza partia ma większość, to poprze. No, co do posłów opozycji, to wiem jedno. Kiedyś w Platformie Obywatelskiej było wielu obrońców zwierząt i to akurat ta cecha tej partii, może jedyna, która mi się podobała. Jak jest dzisiaj, nie wiem. Mam nadzieję, że jednak większość tych obrońców zwierząt będzie w stanie powiedzieć tutaj tak, mimo że być może kierownictwo partii będzie naciskało w drugą stronę.